Mark, jest Bilacik, jest telewizorek i kamieneczka. Barbara! Barbara, chodź tu szybko! Dobrze, skarbówkę nam zamontowali, chodź, chodź Barbara, chodź. Chodź, zobacz, pełen pakiet, calutki nam zamontowali. Proszę bardzo, proszę. Al Jazeera, Romantika, o, Animal Planet i te wszystkie disco bedy. Masz, bo przełączaj sobie. Barbara, możesz tak nie skakać po tych kanałach, czuję się skołowany jak niedobrze w fabryce radarów. A propos, daj na Batmana. Na Batmana? A po co? Przecież jeżeli to na końcu wygrywa, to jest takie lepsze nam. Tytanik. Tytanik, po co tam oglądać? Przecież wiadomo, że i tak na końcu DiCaprio toni. Czemu są szpirę? Nie ma w tobie zagrożenia. Barbara, gdybym chciał czułości, to bym poszedł do bólu. Świn. Zobacz. Ale zębiska. Jak u twojej mamusi. Uderzają to podobieństwo. Moja mama? Panie, bo to jest odpowiednie miejsce. Panie, nie mówię. Szkarbu. Ja to cię lepo wzrokiem obejmuję. Proszę bardzo. O Terminator. Prawdziwe kino akcji. Zobacz, jaki twarcie. No, bo mam tak dalej pasujący do ciebie. No ba, chłopaki na klatce mówią, że jestem silny i odważny. Nie o to mi chodziło. Tak samo jak ty. Nie ma serca, ja zakupuję. Nie, no, nie, Barbara, przegięłaś tym razem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Oglądaj sobie. Aha, twoja mamusia dzwoni. No cześć mama. Co? Jak nam się układa? O, jak zwykle. Co? Chcesz przyjechać? Po dwójkę będzie raźniej? Dobrze, przyjedź mama. Tak, przyjedź. No, całuję, pozdrawiam, pa. Co? Mamusia przyjeżdża? No ładnie, też te pory wybrała. Film adekwatny do sytuacji. Będzie ostry Armagedon. Nigdzie się nie ruszamy. A odkąd nam zamontowali kablówkę, to nie odczuwamy takiej potrzeby. Kiedy, mamo? Sobota? No dobra, to przyjedź, okej. Co? Twoja mama przyjeżdża w sobotę? To tak samo jak moja mamusia. Nie no, no to będzie niezła psychoza. Na taki duet to nie ma mocny. A przecież o to chodzi. Sami swoi. A, i będzie tak jak na awatarze. Twoja matka ledwo napisy widziała. O, ekran, jak to mnie w ogóle? Nie, nie, Barbara, przegłasz tym razem. Sama sobie ogląda. Mam chwilkę spokoju. Mam pilota. I mam... Zamontowałem ci barek w kuchni. Jaki barek? Ten, o który prosiłaś od Wielkanocy 2002. I sobie strzel drinka i nie straj żarem. Wiesz co, bo tutaj tak patrzyłem, meczek ulici. Wiesz co, piłka nożna już mi się trochę znudziła. Proszę, oglądaj sobie. No, ja muszę jeszcze coś naprawić. No to teraz...
pan spać ten najem, żeby zostać sam. Tylko i wyłącznie? Dlaczego wybrałaś tą rudą szmatę? Tu masz piękną blond Barbarę. Dlaczego? Co się stało? Dlaczego tak się było? Wiesz co, gniazdko w kuchni. Czekało na mnie 2 tygodnie i się doczekało. Gniazdko? Nie mamy prądu? Nie. Nie mamy telewizji? Nie. Nie mamy Leo? Jego też nie mamy, Barbara. To co my teraz będziemy oglądać? W zasadzie jest już ciemno, a mnie jest wszystko jedno. Chyba zostaje nam tylko kino nocne.